Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej Partii Korwin, Słupskiego jej oddziału. Tematy są dwa. Jeden jak najbardziej lokalny, tutaj Słupski. Otóż parę dni temu nasz miłościwie nam panujący prezydent Biedroń zorganizował dosyć żałosną, trzeba przyznać, w sumie demonstrację popierającą nielegalnych imigrantów. Ta oczywiście demonstracja była na tyle liczna, że trzeba było się importować, z tego co myśmy się dowiedzieli, posiłkami z Gdańska, z Poznania. No, jaki klimat, taka demonstracja. My stosunek do nielegalnych emigrantów mamy jasno określony od dawna i jest to stosunek negatywny. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, który mówi nie, stop nielegalnym imigrantom. Dlaczego? My tak. Mówimy, żeby ich legalnie przyjmować, to nie możemy ich nazywać nielegalnymi. Oni są nielegalni o tyle, że już na Morzu Śródziemnym wyrzucają dowody osobiste do morza, żeby nie można było ich zidentyfikować. I teraz tak, z jakich powodów? My oczywiście nie mamy nic przeciwko swobodnemu przepływowi ludzi. Przypominam, że w czasach, w których budowano te dwa obiekty, przy których stoimy, czyli Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Świętego Jacka, generalnie rzemieślnik ze Słupska mógł wyjechać sobie do Niemiec, do Francji, tam prowadzić działalność i odwrotnie. No w końcu Witz Tworz, autor najpiękniejszego ołtarza w Rzeczypospolitej, był Niemcem i nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast nie możemy się zgodzić na jedną rzecz. Na dyktat, który narzuca nam chciałoby się powiedzieć Bruksela, a tak naprawdę Berlin, bo to on rządzi Europą, na to, że mamy przyjąć tylu, a tylu emigrantów. Zresztą jak się okazało, ta liczba, teraz na dniach, Państwo już pewno wiecie, pani Kopacz podobno podpisała jednak tajne porozumienie, które zwiększa ilość tych emigrantów do na razie 100 tysięcy, a nie tak jak mówiono tam 10 czy 12 tysięcy ludzi. Dlaczego my ich nie chcemy? To nie dlatego, że mamy coś przeciwko emigrantom czy uchodźcom. Tylko po pierwsze, rzecz polega na tym, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, w większości zaznaczam, w większości to 80% przyjeżdża do nas do Europy. To mam na myśli. Przyjeżdża po to, nie po to, żeby pracować, nie po to, żeby uczciwie żyć, tylko po to, żeby czerpać z socjalu. I teraz sytuacja robi się paradoksalna. Po pierwsze, ci imigranci, oni wcale nie chcą być u nas, oni chcą być w Niemczech, w Szwecji, w Danii, tam gdzie wysoki socjal, a nie chcą być u nas. Natomiast pan Schulz, pani Angela Merkel narzucają nam kwoty. Kwoty ludzi, którzy przyjadą do nas w charakterze niewolników, parę dni pobędą i oczywiście natychmiast będą się zwijać do krajów, gdzie socjal jest bardzo wysoki. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro Unia Europejska, a tak naprawdę de facto Berlin, chce na nas wymóc przetrzymywanie w obozach koncentracyjnych, no bo tam, gdzie jest koncentracja, to jest obóz koncentracyjny, przetrzymywanie ich siłą, to przepraszam, jak będą chcieli uciekać, to co mamy robić? Do nich strzelać, nie wiem, jakieś bomby gazowe puszczać, no to już chyba kiedyś tam było przerabiane, my się na to nie godzimy. To, co pan Biedroń zorganizował i to, o czym pan Biedroń mówił, to był jeden wielki stek kłamstw, półprawd, przekłamań. Otóż, po pierwsze, on powiedział, że wszyscy jesteśmy emigrantami. No cóż, pan Biedroń jako ateista za chwilę powie, że w końcu wszyscy zeszliśmy z drzewa. Tak? Ja się na to nie godzę, nie widzę podobieństwa między człowiekokształtnymi a sobą aż takiego. Ja nie jestem emigrantem. Ja się urodziłem tutaj na tej ziemi. Na tych ziemiach urodziło się już kilkaset tysięcy ludzi na tych ziemiach. My jesteśmy stąd. Stoimy tutaj pod pomnikiem Bogusława X, stoimy pod zamkiem Książąt Pomorskich, prawda? Niedaleko mamy Kościół Świętego Jacka. Ja się nie godzę na to, żeby ze mnie robiono emigranta. To już minęło. To jest po pierwsze. Po drugie, pan Biedroń, pani wiceprezydent, tudzież pani mecenas Bogucka-Skowrońska, oczywiście mówią, żeby ich przyjmować. Proszę bardzo, my nie mamy nic przeciwko temu. Przyjmujcie sobie. Tylko stawiam dolary przeciwko orzechom, że oni mają na myśli przyjmowanie ich w jakichś tam ośrodkach za nasze pieniądze, za nasze, moje, wasze podatki i jakoś dziwnie jestem przekonany, jestem pewny, że żadne z nich
żadnej rodziny emigrantów nie przyjmie. Za własny rachunek i za własne pieniądze. A są to ludzie dosyć majętni. Niech udowodnią, że ich lewicowe gołębie serce przekłada się na szczodrość wydawania z własnego portfela. Zaznaczam jeszcze raz, z własnego portfela. Jestem przekonany, że żadne z nich tego nie zrobi. Oczywiście można wykazywać się miłosierdziem w przypadku tych państw, o których wymieniłem, za cudze pieniądze, czyli nasze pieniądze. Bardzo tanie jest to miłosierdzie. Jeżeli chodzi natomiast o pana Biedronia, jeszcze raz wrócę, dosyć długo tego człowieka oszczędzaliśmy, bo też mieliśmy jakieś tam nadzieje, że co prawda ideologicznie nam kompletnie nie pasuje, ale że przynajmniej może jako człowiek z zewnątrz coś zrobi. Tak, przyznaję się, były to delikatne, ale jednak naiwne nadzieje. Otóż pan Biedroń robi dzisiaj dokładnie to samo, co robił premier Tusk. Czyli na drabinie Polska wylazł do Brukseli, a później tą drabinę odepchnął. I ja jestem w 100% przekonany, że pan Biedroń prezydenturę miasta Słupska, co pokazują wszystkie jego działania, tak naprawdę wykorzystuje do jednej rzeczy. Ponieważ on jest z urodzenia nie menadżerem, nie jest żadnym zarządcą, tylko to jest, no, to jest dla mnie taki bohater Big Brothera. To jest celebryta. On chce sobie zrobić, sądząc po tym, jak często pokazuje się w mediach głównego nurtu, chce sobie zrobić reklamę, nazwisko i zrobić karierę gdzieś wyżej. Ja nie przypominam sobie, żeby pan Biedroń kiedykolwiek publicznie, jak ma tak głębokie gołębie serce, chociaż raz ujął się w obronie tych chrześcijan, którzy już od wielu lat setkami dziennie, dziesiątkami, setkami dziennie na wschodzie są mordowani. Mówię o Bliskim Wschodzie. Tam są podrzynane gardła, tam są obcinane palce. No przecież prasa o tym rzadziej może, to rzadziej, ale w internecie, który jest w tej chwili naprawdę no takim jedynym wiarygodnym, niezależnym źródłem informacji, można jak się chce obejrzeć, co oni robią. Jest to krąg kulturowy, jeszcze raz mówię, dla nas obcy. Mało tego, jeżeli w państwa domu jest zwyczaj zdejmowania butów, jak się wchodzi do mieszkania, jeżeli jestem zaproszony, to moim obowiązkiem jest te buty zdjąć. Przyjąć warunki i zasady rządzące w domu, w którym goszczę. Natomiast oni, i o tym państwo też dobrze wiecie, wchodząc gdziekolwiek, narzucają swoje normy. I prawo i obyczaje danego kraju, w którym się osiedlają, mają za nic. Chcą tylko i wyłącznie socjalu. Jak mi powiedział pewien menadżer duński, on, jego żona, oboje na dosyć poważnych stanowiskach, dobrze opłacani, generalnie nie mają takiej sytuacji finansowej, jak ma muzułmańska rodzina, której jest jedna żona legalna, trzy oczywiście nie, są kochankami, z każdą ma po czworo dzieci i on już nigdy nie musi pracować. Jak później można podzielić ten dochód, to wyjdzie, że mają więcej dochodu niż on z uczciwej pracy. No my po prostu tego nie chcemy. Możemy się Proszę powiedzieć. Bardzo. Mówimy o muzułmanach i mówimy o panu Biedronie, a to nie są wybory samorządowe. Jak zamierzacie przekonać do siebie wyborców ze Słupska w wyborach parlamentarnych? To znaczy, mamy oczywiście, to państwo wiecie, w mediach głównego nurtu jednak jest pewna blokada na nas i to wieloletnia, ale przez ileś tam lat takiej sukcesywnej, codziennej pracy do świadomości ludzi przebija się, że to, co my mówiliśmy od lat 20, 25, że dzisiaj zaczyna się sprawdzać. Ponadto wchodzi młode pokolenie. Młode pokolenie, które nie jest skażone, skażone myśleniem, które no, niestety jest naszym udziałem. Byliśmy wychowani w tamtym systemie. Ja wiem, że to nie są wybory samorządowe, ale chodzi mi o to, że w wielu miastach lewactwo wykorzystuje ten napływ imigrantów do tego, żeby szerzyć swoją ideologię. My jesteśmy temu przeciwni. Jesteśmy... Ja rozumiem, że pan w ogóle nie wierzy, że pan zostanie posłem, skoro pan mówi tak ogólnie o lewactwie, a nie o swoim programie. Jeżeli chodzi o... Nasz program jest znany od wielu lat. Likwidacja, na pewno likwidacja podatku dochodowego. I to po pierwsze dlatego, że koszt jego ściągania tak naprawdę prawie równoważy wpływy do budżetu. Natomiast demotywuje do pracy. Likwidacja ZUS-u, jeżeli już chodzi o konkretny program. Likwidacja ZUS-u. No jak on wygląda, na ile jest sprawny, to wszyscy wiemy.
tego molocha należy w końcu skasować. Obowiązki w stosunku do emerytów powinien przejąć budżet państwa, te zobowiązania, a młode pokolenie tak naprawdę powinno zaczynać od zera. Czyli możliwość założenia prywatnych firm ubezpieczeniowych, których każdy sam będzie się ubezpieczał. Bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Młodzi ludzie wchodzą dzisiaj w życie, tak? I na samym początku co ich spotyka? Większość dochodów zabiera im państwo. A jest to moment, w którym młodzi ludzie chcą zakładać rodziny, chcą mieć dzieci, chcą mieć mieszkanie i wtedy państwo im wchodzi na kasę. Jak oni się mają rozwinąć? No, tak naprawdę o ubezpieczeniach się na życie, na zdrowie i tak dalej, w państwach, gdzie funkcjonują prywatne ubezpieczenia, a ZUS nie jest tak dolegliwy, to ludzie zaczynają o tym myśleć dopiero około 40. Wtedy, kiedy już mają jakąś stabilizację finansową, kiedy dzieci już są trochę odchowane, czyli pokończyły szkoły średnie, może są na studiach, albo już może pracują i wtedy się o tym myśli. A u nas od razu na samym początku młodych ludzi tak naprawdę wdeptuje się w błoto. A że młodzi ludzie są mądrzy, no to świadczy o tym chociaż jedna rzecz. No, te miliony, które wyjechały do krajów, gdzie system jest bardziej przyjazny ludziom. Ja tylko chcę powiedzieć, że jako przedsiębiorca, drobny zaznaczam przedsiębiorca, porównywałem składki nasze, jakie my płacimy w Polsce, do tych angielskich. No skąd w internecie tyle ofert? Załatwimy wam rejestrację firmy w Wielkiej Brytanii. Pytam się, czy Polska jest krajem bogatszym od Wielkiej Brytanii? A no nie. Więc dlaczego drobnych przedsiębiorców się, w ogóle przedsiębiorców się gnębi? Należało dać im szansę do rozwoju, do zatrudniania ludzi. Tak? Bo tylko z pracy, nie z dotacji, tylko z pracy bierze się dobrobyt. Ponieważ nie mamy innej możliwości dotarcia do ludzi, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że tak zwane sondażownie, czyli ośrodki kształtowania opinii publicznej, nie mylić z tym, jak one się nazywają, czyli ośrodki badania opinii publicznej, to są ośrodki kształtowania opinii publicznej. Niektóre, gdyby mogły, dałyby nam minus 15. No tego niestety nie mogą zrobić, bo matematyka jest bezlitosna. Ale w tą sobotę, która upłynęła, odbyły się prawybory w Chojnicach, gdzie były rozstawione namioty wszystkich komitetów i tam, gdzie była możliwość dotarcia bezpośredniego do ludzi, porozmawiania, przedstawienia swojego programu, efekt był jeden. W tych wyborach uzyskaliśmy 11,3%. Byliśmy trzecią siłą polityczną. W Chojnicach. Ale Chojnice, moim zdaniem, są w pewnej części reprezentatywne dla reszty kraju. Na pewno nie sondaże. Okej.